Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. W dzisiejszym epizodzie pokażę fragment kursu, który ostatnio ukończyłem, właściwie ukończyłem go dzisiaj. Jest to kurs dotyczący bezpiecznego latania w mieście zgodnie z prawem, bez świadectwa kwalifikacji. Przeznaczony jest głównie dla operatorów takich mniejszych dronów typu Spark, Mavic Air czy Parrot Anafi. I tam starałem się spiąć wszystkie przepisy, które dotyczą latania dronami, a także aplikacje, które są pomocne i staram się pokazać też właśnie, jak najlepiej pogodzić te wszystkie obowiązujące zasady. Zarówno prawo lotnicze, jak i kodeks cywilny, wykroczenia, kontakt z policją, szereg różnych spraw starałem się tam ująć. Do tego mamy ograniczenia w tej chwili geofencing od DJI, także jest tego dosyć dużo. Zapraszam Was na fragment kursu, jest on już dostępny w bardzo przystępnych cenach. Jeżeli ktoś ma ochotę, to jest już gotowy ten kurs dzisiaj. Zatem zapraszam Was do obejrzenia teraz fragmentu, a cały kurs jest dostępny w linku pod filmem. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć. W tym dziale powiemy parę słów na temat tego, dlaczego warto mieć świadectwo kwalifikacji, z czym się to wiąże, z jakimi uprawnieniami, ale też z jakimi obowiązkami, i porównamy operatorów modeli latających, czyli osoby, które nie posiadają świadectwa kwalifikacji, do właśnie operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Sprawa jest kluczowa i właściwie to jest jedno z najważniejszych właśnie fragmentów tego szkolenia, także proszę o skupienie. I dlaczego warto zdobyć tą żółtą kamizelkę, teraz powiem. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o rozporządzenie ministra infrastruktury z 26 marca 2013 roku, a także zmiany z 20 grudnia 2018 roku, które niedawno zostały wprowadzone, mamy tutaj podział na operatorów modeli latających i operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Jeżeli chodzi o wymagania, świadectwo kwalifikacji wymagane jest w przypadku operatora bezzałogowego statku powietrznego. Operatorzy modeli latających nie muszą mieć takiego świadectwa. Wykonują oni loty rekreacyjne i sportowe, czyli wszyscy zawodnicy, którzy latają racerami, z założenia są operatorami modeli latających. Natomiast operatorzy bezzałogowych statków powietrznych wykonują loty inne niż rekreacyjne i sportowe. To nie tylko są loty komercyjne, ale też loty innego przeznaczenia. Na przykład loty rozpoznawcze, albo loty patrolowe, czy rescue, czy tego typu loty specjalne. W obu przypadkach zarówno operatorzy modeli, jak i bezzałogowców ponoszą pełną odpowiedzialność za to, co robią. Czyli niezależnie od tego, czy jesteś przeszkolonym operatorem, czy jesteś osobą, która pierwszy raz wzięła kontroler do ręki i zaczyna latać w trybie sportowym 5 km od miejsca startu, ponosisz taką samą odpowiedzialność i świadomość przepisów spoczywa na ciebie. Obowiązek świadomości i znajomości przepisów. Czy nie jest tak, że weźmiesz kontroler, nie znasz przepisów i możesz latać bezkarnie, bez odpowiedzialności. Nie, nie. Dużą różnicą tutaj w uprawnieniach jest odległość od granicy zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub zgromadzeń osób. I tutaj mamy te podstawowe różnice. Jeżeli chodzi o operatorów modeli latających, poniżej 600 gramów mogą oni wykonywać loty w granicach zabudowań, w miejscowościach, nad terenami miast, osiedli czy zgromadzeń osób. Natomiast jeżeli latamy dronami powyżej 600 gramów, takimi jak Phantom, Mavic Pro, Mavic 2 Pro, Inspire i tak dalej, cięższymi dronami, wtedy obowiązuje nas w mieście, przy lotach w mieście, świadectwo kwalifikacji. W obu przypadkach uwzględniamy informacje o ograniczeniu lotów, czyli jeżeli korzystamy z aplikacji Drone Radar, zarówno osoby, które posiadają świadectwo kwalifikacji, jak i nie posiadają, zobowiązane są do przestrzegania ograniczeń lotów, czyli na przykład założonych stref czasowo.
W przypadku operatorów bezzałogowców, bezzałogowych statków powietrznych ze świadectwem kwalifikacji wymagana jest tabliczka znamionowa. I teraz odległości według nowych przepisów. To jest bardzo ważne i to jest temat, który wszedł w życie niedawno, dlatego proszę zwrócić uwagę na te różnice, bo są dosyć spore i tutaj mamy też nowe zapisy. Jeżeli chodzi o załączniki, załącznik 6a, nowe przepisy, czy 6a... 6a to jest załącznik, który określa odległości dla bezzałogowych statków powietrznych wykonujących loty inne niż rekreacyjne i sportowe. Zapewniamy pełną kontrolę lotu, w szczególności przez zdalne sterowanie przy użyciu fal radiowych. Czyli nic nie mówi się tutaj o bezpiecznej odległości od innych statków powietrznych, przeszkód, osób lub zwierząt, które dotyczą operatorów modeli latających, zarówno tych cięższych, jak i tych lżejszych. Tu w obu przypadkach nie możemy wlatywać nad obiekty. Natomiast posiadając uprawnienia, świadectwo kwalifikacji, obecnie możemy wlatywać nad obiekty, nad osoby czy zwierzęta. Kolejne zapisy, jeżeli chodzi o odległości. Zachowując odległość poziomą nie mniejszą niż 100 metrów od zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub zgromadzeń. To jest to, co mówiłem wcześniej. I to nie dotyczy operatorów modeli latających o masie startowej poniżej 600 gramów. Podobnie jest z odległością poziomą nie mniejszą niż 30 metrów od osób, pojazdów, obiektów budowlanych nie będących w dyspozycji lub pod kontrolą operatora. I to też, jeżeli chodzi, wtedy mówimy o granicy tylko odległości, czyli należy zachować bezpieczną odległość, ale nie można wlatywać nad. Zapewniając w każdej fazie, tutaj kolejny wymóg, jeżeli chodzi o operatorów bezzałogowców, zapewniając w każdej fazie lotu bezpieczną odległość od osób, pojazdów lub innych użytkowników przestrzeni powietrznej, nie będących w dyspozycji lub pod kontrolą operatora. Zatem podążając za tokiem myślowym, jeżeli latasz dronem cięższym niż 600 gramów, na przykład jest to Mavic Pro albo Mavic 2 Pro albo Phantom, jeżeli posiadasz świadectwo kwalifikacji, to musisz zachować bezpieczną odległość od osób, pojazdów lub innych użytkowników przestrzeni powietrznej nie będących w dyspozycji. Natomiast jeżeli nie posiadasz świadectwa kwalifikacji, to nie możesz bezwzględnie, niezależnie od tego, no bo nie masz ich w dyspozycji z założenia, czyli musisz zachować wtedy odległość poziomu 30 metrów. To jest niby trochę zagmatwane, ale to jest dosyć logiczne. Jeżeli masz uprawnienia, możesz zachować bezpieczną odległość albo wlecieć, jeżeli masz dyspozycję. Natomiast jeżeli nie masz uprawnień, nie możesz wlatywać bezwzględnie. Kolejna sprawa to loty za zgodą zarządzającego strefą. Jeżeli masz świadectwo kwalifikacji, możesz wlatywać na potrzeby i za zgodą zarządzającego strefą do wielu stref, m.in. do ATZ-u, MAC, MCTR, DRP, dla obiektów budowlanych, terenów zamkniętych, jądrowych, ważnych dla obronności, interesu gospodarki państwa, bezpieczeństwa publicznego, innych ważnych interesów państwa. Natomiast w przypadku operatorów modeli latających tylko ATZ, MAC, MCTR, DRP i obiekty budowlane, czyli widać, że nie wszystkie, prawda? Kolejny punkt dotyczy obowiązku posiadania świateł, kamizelki ostrzegawczej, a także instrukcji operacyjnej. Dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych, którzy wykonują loty po zmroku, obowiązkowe są światła. Zresztą już w tej chwili wszystkie statki powietrzne takie światła posiadają. Natomiast jeżeli chodzi o kamizelkę, tylko dla operatorów bezzałogowców jest to obowiązek, ale ja sugeruję, żeby operatorzy modeli latających też takie kamizelki nosili, szczególnie w miastach, tam gdzie są służby miejskie i gdzie można łatwo zorientować się, czy ktoś ma świadectwo kwalifikacji, czy nie. Następna sprawa to instrukcja operacyjna. Dla operatorów modeli latających nie jest wymagana, dla operatorów bezzałogowców jest bezwzględnie wymagana. Jeżeli chodzi o system fail-safe, no to jest system na wypadek utraty łączności kontrolera z dronem, czyli powrót do domu lub też hover lub też landing, w zależności od tego, co ustawimy. Procedura na wypadek utraty połączenia i dla modeli latających nie jest ona wymagana, natomiast jeżeli chodzi o operatorów bezzałogowych statków powietrznych, jest procedura fail-safe wymagana.
Jeżeli chodzi o wykonywanie lotów na potrzeby zarządzającego strefą, to operatorzy modeli latających nie mogą wykonywać takich lotów. Operatorzy ze świadectwem kwalifikacji mogą dla MATS-ów, MCTR-ów, DRP, obiektów budowlanych specjalnych, obiekty jądrowe, jednostek wojskowych, urządzeń ważnych dla obronności, interesu gospodarki państwa, bezpieczeństwa, a także innych interesów właśnie państwa. Zakaz lotów. Modelami latającymi nie wykonuje się lotów nad zamkniętymi terenami, nad obiektami jądrowymi, obszarami, urządzeniami specjalnymi, jednostkami, poligonami, to co mówiłem wcześniej, ale też nad osobami, zgromadzeniami osób na wolnym powietrzu, które nie są w dyspozycji lub pod kontrolą operatora, a także w strefie EPR 40 Słupsk, tam gdzie mamy strefę obrony przeciwrakietowej. Loty dla operatorów bezzałogowców, loty wykonywane nad terenami zamkniętymi, obiektami jądrowymi, obszarami specjalnymi, a także jednostkami wojskowymi mogą być realizowane jedynie za zgodą lub na potrzeby zarządzającego danym terenem, obiektem, obszarem lub urządzeniem. Czyli widać, że nowe przepisy wprowadziły tutaj pewną elastyczność, bo wcześniej nie można było latać nad takimi obiektami. Teraz można latać, ale tylko za zgodą lub na potrzeby właśnie organów zarządzających. I to są mniej więcej te różnice. Jak widzicie, jest ich dosyć sporo. Co trzeba zapamiętać? Jeżeli chodzi o 600 gramów, to jest bardzo ważna sprawa w Polsce, bo to umożliwia poniżej tej masy możemy latać dronem w mieście. Natomiast ważne jest też to, że odpowiedzialność jest w obu przypadkach taka sama i ja mogę powiedzieć tyle, że właśnie na to trzeba zwrócić uwagę, na odpowiedzialność. To jest podstawa, ale też na to, że nie wszędzie możemy latać, nie wszędzie możemy wykonywać loty bez świadectwa kwalifikacji. Wnioski są, słuchajcie, takie. Jeżeli chcemy wykonać coś więcej, jeżeli chcemy zarabiać, jeżeli chcemy wykonywać loty specjalne, czy właśnie wejdziemy głębiej, to zawsze jest czas na to, żeby zrobić świadectwo kwalifikacji. Na dzisiaj małym dronem typu Mavic Air czy Spark jesteśmy w stanie latać w mieście, oczywiście po uwzględnieniu naszej odpowiedzialności, po zapoznaniu się z przepisami, dlatego że nieposiadanie uprawnień nie zwalnia nas z przepisów, ale też właśnie respektując te prawa i zapisy, które są. Dlatego warto sobie takie rzeczy przypomnieć, warto sobie wynotować, zrobić notatkę, czy mieć ze sobą podstawy prawne, które pozwalają nam na loty w mieście. Dobrze, to wszystko, jeżeli chodzi o porównanie operatorów modeli latających, uprawnień ich do operatorów ze świadectwem kwalifikacji, czyli bezzałogowców.